Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was oczywiście znowu pyszne danie. I tym daniem będzie fasolka po brytońsku, ale na mięsie mielonym, mieszanym, wieprzowo-wołowym. Na moim kanale macie już na kiełbasie i boczku. A dzisiaj chciałam Wam pokazać, że można również zrobić pyszną fasolkę. Czy to będzie po brytońsku, nie wiem, ale ona będzie pyszna na mięsie mielonym z dodatkiem troszeczkę bekonu, boczku, co macie w domu. Dajcie chociaż troszeczkę, chociaż 50 gram na pół kilograma mięsa i Wam powiem, że będzie bardzo smaczne. Oczywiście tego dania też nigdzie nie jadłam, to danie sobie sama wymyśliłam, ponieważ nie miałam kiełbas. I Wam powiem, że nie mogę powiedzieć po prostu, które jest lepsze. Jak robię na kiełbasie, smaczne jest na kiełbasie. Jak robię na mielonym mięsie, robię na mięsie mielonym. Oczywiście mięso mielone możecie sobie zrobić tylko i wyłącznie wieprzowe. Możecie zrobić mieszane, kurczaka z wołowiną, z wieprzowiną, z czym chcecie, z czym macie. Danie jest bardzo szybkie do zrobienia. Godzinę, godzina 15 minut gotowe. Ale to, co powinniśmy zrobić, to fasolę sobie wcześniej na noc namoczyć. Tak, ja zawsze moczę. Ja mam troszeczkę tego jaśka grubszego, można powiedzieć, ale to nie szkodzi. Będziecie mieli o połowę mniejszy, również będzie smaczny. Możliwe, że nam się szybciej udusi ta fasola z tym mięsem. Oczywiście jest to danie jednogarnkowe. Ostatnio prosiliście mnie o więcej takich dań, a więc następne, kolejne danie jednogarnkowe. Jeszcze do tego chcę dodać, jeżeli na przykład macie ochotę na więcej sosu w tej fasolce, to dajcie o szklankę wody więcej. Jeżeli chcecie mieć mniej, no to dajcie troszeczkę mniej. Tak w gulaszu. Gulasz jest gulasz. Mięso, sos, a ile tego sosu? To już zależy od Was. Można zrobić bez sosu, można zrobić w sosie własnym. Ale jeżeli macie w domu domowników, którzy lubią sos i przynajmniej chociaż schochelkę takiego sosu i jest ich więcej, to nie możemy zrobić w sosie własnym. To znaczy, to jest w sosie własnym, ale musimy dołożyć troszeczkę wody, troszeczkę mąki, troszeczkę śmietany, troszeczkę masła i będzie smaczne. Teraz przejdę, pokażę Wam, jak ja robię. To moje danie. Tutaj mam pół kilograma takiej grubej fasolki, jaś. Oczywiście już opłukałam i zalewam wodą. Mam pół litra wody. I teraz sobie stoi przez noc. Ona nam spęcznieje, wciągnie tą wszystką wodę i tak ma być. Tak zaczyna się zawsze jakby gotowanie rzeczy takich wysuszonych, jak na przykład fasola. Przejdę, pokażę Wam te wszystkie składniki, które potrzebuję. A więc mam 500 gram mięsa mielonego. Oczywiście ja mam tutaj mieszane, wieprzowe z wołowym. Możecie dać również wołowinę z kurczakiem, co lubicie. A więc mięso dowolne. Tu chodzi o to, że zastosować do tego jakby dania, do tej fasolki po brytońsku mięso mielone zamiast kiełbasy. Jeżeli na przykład nie macie kiełbasy, albo nie lubicie, albo nie możecie, albo chcecie coś innego. Proszę zobaczyć, jak wygląda ta fasola teraz. I proszę zobaczyć, jak dużo jest tej fasoli. Prawie cała miska. A więc robimy sobie taką porcję, jak ja pokazuję, albo od razu możemy sobie zrobić połowę. Czyli 250 gram fasoli, 250 gram mięsa. Cedzę, można powiedzieć, że również jest jednogarnkowe, ponieważ wszystko będziemy robić w jednym garnku. I dlatego, że jednogarnkowe nie zrobię na patelni, tylko tym razem zrobię to w garnku i pokażę Wam, że również idzie to zrobić w garnku. Ja mam tutaj 100 gram bekonu. Dajcie proszę, chociaż troszkę, nawet z 50 gram, nie ten nóż, chociaż z 50 gram tego bekonu.
to Wam powiem, że będzie dużo smaczniejsze. Teraz przygotuję sobie paprykę. Oczywiście środki trzeba powyciągać. Cebulę obiorę, pokroję i zaraz Wam pokażę, jak to idzie dalej. Oczywiście już umyłam. Jeżeli ktoś lubi na ostro, to też możecie dać z jedną taką papryczkę cieniutką. Ona się nazywa chyba pepperoni. To ona jest troszeczkę ostrzejsza. To nie musicie dawać dużo przypraw czy papryki ostrej. To co Wam jeszcze proponuję, jak idziecie na przykład na zakupy, to kupcie sobie za każdym razem jakieś przyprawy. Wtedy nie musicie na raz. To kupcie po jednej zawsze, po jednej i zbierajcie sobie, tak jak ja. A więc naprawdę bardzo się opłaca, bo ja daję dużo przypraw, ale ja nie kupuję je na raz. Ja je kupuję, one leżą i jak dane danie robię, no to już mam to. A więc taka moja jakby propozycja. Mam to przygotowane i już idę teraz, biorę się za smażenie mięsa. Tutaj mam taki większy garnek i on jest takim grubszym dnem, widzicie? Około centymetra ma, dlatego Wam proponuję taki jeden garnek. Możecie w nim wszystko gotować, smażyć, gołąbki, obsmażać, dusić, mięsa. Naprawdę taki garnek to jest naprawdę coś bardzo, bardzo przydatnego. To tak tylko na marginesie. Jak nam się teraz nagrzeje już ta patelnia, wlewamy ze 3 łyżki oliwy, albo oleju, albo smalcu, albo tego masełka klarowanego. Oliwy nie wolno mocno nagrzewać, a więc rozgrzewam, ale musi być trochę rozgrzane, ponieważ mięso jak wrzucę, to będzie mi się gotowało, a ja nie chcę, a więc muszę go ładnie obsmażyć, żeby było lekko brązowe. Żeby miało te aromaty takie smażone. A więc tam tutaj lekko jakby brązowieje, ale jak widzicie, wołowina puszcza troszeczkę wody zawsze, a więc musimy z 5 minut czekać, aż odparuje, żeby to dobrze jakby wysmażyć i żeby był fajny, lekko brązowy kolor. Wtedy da Wam fajny aromat i kolor. Mięso zaczyna się tak nam tutaj rumienić. Widzicie? I tak ma być. Wtedy ono tutaj da najlepszy jakby smak, aromat naszego dania. Ale nie wolno spalić, nie? To jest ważne. Teraz po kolei dam do tego, jak macie troszeczkę boczku, to jest 50-100 gram. Naprawdę, dajcie, będzie lepsze. I tak jeszcze smażę w minutkę. Teraz do tego mogę sobie wkroić kawałeczek pora. Ja mówię zawsze pory, nie? Także pora. Czosnek. Możemy wkroić, możemy wycisnąć. Teraz do tego możemy wkroić jedną marchewkę, taką średnią. Kroimy sobie wcześniej. I teraz mam łodygi od pietruszki. I nie wkroję drobniutko, żeby tego nie wyrzucać, ponieważ tutaj mam na koniec do ozdoby troszeczkę natki pietruszki. I już teraz do tego daję cebulę. Mięso zawsze smażymy na początku, przynajmniej ja, nie cebulę. Teraz do tego daję już warzywa te wszystkie papryki. Podsmażam również ze 3 minuty. Tam to jest jeden liść, czy dwa mniejsze, kawałki liścia laurowego. Jeżeli macie suszony lupczyk, proszę zobaczyć jak ja dam, na koniec go wyciągnę. On puści też swój aromat. To jest taka ta magia naturalna. Gdybyście widzieli, że Wam coś tam przywiera na dole, czy coś, to dajcie jeszcze z łyżkę oleju czy oliwy. Na czym tam smażycie? Tak już wygląda. Proszę zobaczyć.
teraz do tego wrzucam tą puszkę pokrojonych pomidorków. Łyżkę przecieru. Zależy jak lubicie, nawet dwie. Tak to wygląda już. Teraz do tego wrzucamy naszą fasolę. Dużo mam tej fasoli, proszę zobaczyć. To cały garnek będzie tego, ale ja się nie przejmuję, ponieważ chętnie jemy te wszystkie rzeczy. Możliwe, że ktoś się trafi, bo też się załapie, można powiedzieć. I teraz to wszystko zalewam około pół litra wody. Wlewam. Oczywiście woda ciepła, najlepiej, żeby nie nastąpił ten szok, można powiedzieć. Jeżeli macie mniejszą fasolę, to Wam powiem, że to niczym nie przeszkadza, naprawdę, to w niczym nie przeszkadza, a również danie będzie smaczne. Jeżeli ktoś lubi z Was rzadsze, możecie dolać jeszcze, więc około 0,7 litra, bo to jeszcze nam wyparuje. Ja już się boję dokładać, że się nie mówi, że za dużo wody, a więc może spokojnie być około litra wody na te pół kilograma fasoli, ponieważ fasola nam się jeszcze tutaj nagotuje i Wam wyciągnie jakby tą wodę, nie? A więc spokojnie litr wody może być. A więc płaska łyżka soli. Można zawsze dosolić łyżeczka pieprzu. To musi być, bo to musi też smakować. Papryka słodka, nawet z dwie łyżeczki. Nie obawiajcie się, będzie dobrze. I z 1/3 łyżeczka papryki ostrej. Jeżeli są dzieci, no to wiadomo, czy starsi, czy ktoś nie może, to proszę uważać. To, co jeszcze dam, to jest łyżeczka tymianku. I łyżka majeranku. Zobaczcie, tak to już wygląda. I jeszcze to, co mogę dać na przykład, to pieprzu ziołowego z łyżeczkę. A więc te końcowe przyprawy, czy te przyprawy, to wszystko po troszkę z każdego da Wam naprawdę bardzo fajny smak, aromat dla tego dania. Ja zaraz to przykryję i nastawię na około 45 minut, można na godzinę. Zobaczymy, czy fasolka będzie już ugotowana. Jak fasola będzie ugotowana, reszta na pewno będzie dobra. Przykrywam. Mam skalę na 9 czy 8. Koniecznie zmniejszmy o 2/3. To znaczy na 3. Jeżeli będziemy widzieć liść laurowy, możemy ją wyciągnąć. Proszę zobaczyć. Tak to już wygląda. A więc myślę, że nie gorzej jak na kiełbasie. Teraz biorę sobie na talerzyk i próbuję. To sobie przykryję, niech się jeszcze gotuje dalej. Jest ugotowana, ale chyba jeszcze troszeczkę za mało. Powiem Wam, że te 15 minut będzie sam raz. Tam jeszcze płaską łyżeczkę soli. Ja mam tą sól himalajską, więc ona jest troszeczkę łagodna. To, co mogę dać, to troszeczkę pieprzu kolorowego, pół łyżeczki, albo czarnego, jak nie macie. A że my lubimy troszeczkę ostrzej, to dam jeszcze pół łyżeczki papryki ostrej. Wiecie, co mogę jeszcze dać, jeżeli macie czubrycę, a więc jak najbardziej. Na koniec jeszcze płaska łyżeczka czubrycy. I to starczy. Tam jest już tak dużo fajnych rzeczy, że wystarczy.
to nie ma, obejdzie się bez. Jeżeli by Wam na przykład ten kolor był za jasny, proszę dołożyć jeszcze z łyżkę przecieru, nie? Dlatego myślę, że jest ok. Zobaczcie, sosik jest, ale gdyby było to komuś za mało, to proszę dolać pół szklanki wody ciepłej czy gorącej. I proszę zobaczyć, pół szklanki dolewam, bo wiadomo, że fasola wyciąga troszeczkę. I można dołożyć przecieru. I z łyżeczkę przecieru, czy z łyżkę. Pomieszam. Tak to wygląda. Jeszcze 8 minut, myślę, że będzie już fasolka gotowa. Mięso jest super ugotowane, warzywa również. I ja myślę, że już jest gotowe. To, co możemy na koniec dać, to jest troszeczkę pieczuszki natki. Tak wygląda. Myślę, że fajnie, bardzo fajnie smakuje, dobrze przyprawione, a więc czego chcieć więcej? Zapraszam do zrobienia. I to możemy podawać na przykład z tostem, możemy podawać teraz z chlebem, z bagietką. Możemy wziąć taką głębszą miseczkę, czy głębszy talerz i sobie nakładamy dowolnie, ile sobie życzymy. Myślę, że takie dwie łyżki, czy trzy wystarczą. Tak wygląda. Do tego kromka chleba, do tego tościk, danie pyszne, jednogarnkowe, oczywiście na życzenie. Zapraszam bardzo serdecznie, na pewno będzie smaczne. Dziękuję i jak można prosić o łapki, o suby. Będę się bardzo cieszyła, za co bardzo dziękuję. Do widzenia.